Także cześć, siemanko widzowie, z tej strony oczywiście Mafia Solec i bardzo serdecznie witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Nie zarypałem, czwóreczka wchodzi, piąteczka, proszę, to dla was, żeby nie było, że piątka nie chodzi, ale to już wyjaśniłem u Adasia, czemu piątki nie używaliśmy ostatnio. Nie było zapierdolu, nie było sensu, bo ta droga z roku na rok jest coraz gorsza, a wiecie, nie ma sensu gdzieś po tych drogach. O, zobaczcie jak to sobie gdzieś tam lata. Pojedziemy se czwóreczką. O, trochę musimy zjechać, żeby nie porozwalać poprzeczniaka. No, dołek stoi, woda w rowie stoi. Poczekamy jeszcze. Niech to teraz przyjdzie pogoda, obecnie się wykosi, przemłynkuje i ogień na tłoki. Co tu w ogóle się dzieje? Miało być wapno. No i właśnie to jest to, czego kurde nie chciałem wam mówić wcześniej, bo mówię, póki to nie leży u mnie na polu, no to nie ma sensu. No i właśnie tak wyszło, że wapno nie dojechało. Miało być czwartek. Czwartek cisza, piątek cisza, w sobotę dzwonimy, odebrali w końcu. Ugadali się, że będzie na poniedziałek. Od rana na tam godzinkę 10-11, poniedziałek cały minął, niestety wapna brak. Wiecie co, skoro Adaś tu talerzował, ja bardzo chętnie przejadę się potalerzować może tamto, bo najmniej, że tak powiem, żeśmy sobie działali tam na polu. No i niestety cały dzień wczoraj nie przywieźli, a nie przywieźli na czwartek, jak w sobotę odebrali, bo maszyna padła i nie było towaru, było komu wozić, ale towaru brak. Więc dzisiaj z powrotem dzwonimy i całe szczęście, że nie przyjechało, bo miało przyjechać granulowane, źle po prostu ogarnęli temat, a my chcieliśmy sypkie. Więc z jednej strony spoko, ono sobie dojedzie i po prostu ja we wrześniu tu i tak muszę przyjechać, bo moja siostra ma 18, więc będę sobie gdzieś tam tutaj, mam nadzieję, że może na orki, mam nadzieję, że może na wapno, także będę tutaj sobie jeszcze później, więc mam nadzieję, że wtedy sobie to wapno porozrzucamy, bo ono ma dopiero przyjechać teraz na czwartek. Kurde, jestem mega ciekawy, czy uda mi się wyjąć zabezpieczenie, bo tata zrobił zabezpieczenie na transport. Może się uda, zaraz zobaczymy. Tak, żeby wiecie, w razie W gdzieś tam któryś wajchy nie dotknął podczas transportu i żeby nie przeryć talerzami po asfalcie. Dobra, to zabieramy. A, to było po prostu, bo było wszystko. No wczoraj żeśmy sobie sprawdzali u Adasia, jak to będzie szło. W miarę mokro, ale w miarę. Trochę ciężko. Czekajcie, ja sobie muszę tak zrobić, żeby to na pewno dobrze ustawić, żeby ona fajnie robiła. Sierpnia już, znaczy już, można powiedzieć dopiero
jakby fajnie równo non-stoper padało. Dlatego też ta ziemia pięknie nam namiąkła. No współczucie dla tych, którzy nie ścieli, ale najważniejsze, że tutaj jakby nie patrzeć, to nie przyszło jakieś gradobicie, tu nie przeszło Bóg wie co. Tylko właśnie na spokojnie. Dzisiaj, no wczoraj już fajne słoneczko, fajny wiaterek troszeczkę owiało. Ale to jeszcze nie do koszenia na pewno. Dzisiaj, może jutro nadają, teraz po 30 stopni następne kilka dni. Więc myślę, że... że tutaj troszeczkę jeszcze... tym, którym się nie udało, to sobie pożniwują oczywiście, tego wam życzę. No my jak widzicie po żniwach, wszystko sprzedane. Słuchajcie, trochę wypłycimy przód, bo tu za mocno, widać to po tym jak przód za mocno wchodzi. Na pewno jeszcze czeka nas trochę modyfikacji z tą talerzówką. Nie wiem, czy nie wrócimy i nie postaramy się zrobić, by była oryginalna, bo teraz jak widzicie ona na transport się nie składa. Troszkę wystaje, ale ona jest, wszystko, ta suwnica cała działa, tylko jest pozaspawywana, jest zrobiona na stałe, taką ją kupiliśmy niestety.
zrywać. Ale później z tego wyszliśmy i było wszystko, można tak powiedzieć, śmiało na raz bezpośrednio robione. Więc powiem wam szczerze, wolę już chociaż to fajnie po żniwach talerzować i wszystko wymieszać, nie? Wiadomo, jest duży sprzęt. Przydałby się większy ciągnik pod to. Bo szkoda po prostu tego naszego 3P-ka. Żeby tak w ciry dostawał. Ale no, jest jak jest, z drugiej strony robota idzie szybko, w miarę można tak powiedzieć. Ogólnie jeszcze
patrzeć. Żeby to już wiecie, też ciągnika nie zażynać. Na temperaturkę sobie zwracamy uwagę, dlatego też ten pierwszy blok. Wtedy sobie chwilkę odpocznie. Później jeździć. O, myślałem, że Adaś Renią przyjechał.